9-110 gotów do odjazdu. Następna stacja Dębica. No bo tu jest 40, ojej. No nie przesadzajmy. No dobra. No już ten pomad nie zadziałał. Dobra, teraz działa. Na prawy tor, drodzy państwo, na prawy tor. Dobra. No właśnie tutaj nawiszcie. Temperatura silników 41,5 stopnia. Co to jest? Macie zimno? Nieźle. Te słupy takie fajne, nowoczesne. Na każdym jest uwaga napisane. To jest napisane na takim słupie, zaraz zobaczymy. Nie dotyczyć urządzenia elektryczne, bardzo wysokiej jakości one są. Jakiś 8:30 ma jechać po lewym, to po naszym? Rycin do wrzasu. Następny semafor znowuż ogranicza naszą prędkość, albo do 40, albo do 60. Jeszcze nie widzę niestety. Gdzież jest przede mną, ale... Jeszcze cały czas nie widzę. 40. Co, i my też po lewym mamy jechać? Co to za sens? No, zmieniamy się na tor lewy.
sygnał się świeci, lewe czerwone, prawe białe. Obserwujemy. Ostatni wagon wyjechał do ograniczeń. Witam serdecznie, panie Kadio Trains. Dziękuję bardzo, panie Kadio Trains, za subskrypcję na kanale. Witam serdecznie naszego to społeczności. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami na dłużej. Tymczasem to jest stóweczka, od tego momentu się zaczyna. Strasznie płaskie jest ta sceneria, mogli chociaż pododawać ci wniesienia, coś. Tak na razie to się jakoś płasko jedzie, no żaden chyba tor nigdzie nie jest płaski. Już mi się wierzyć nie chce. Że w prawdziwym życiu też są takie płaskie tory. Ale to jest maszyna, no. Czego by tu wymagać? Za dużo. I tak jest super. Następna stacja, jakieś przed szturą będziemy przejeżdżać, to jest Hipponit. No i to jest odcinek odstępowy tylko. To też jakieś stacyjka to jest. Hipponit, nie, też mają stacyjkę. Dobrze, ja tam widziałem, że 120 to jest. 120, dobrze. Jest cały czas drugi, potem dopiero będzie piąty, tak? Za Wrzosami, od Dębicy będzie piąty.
Albo będziemy po tym lewym torze jechać swoją bronią. Do Wrzosów dojeżdżamy, a tu jeszcze po lewym. A dopiero we Wrzosach przed Nędlicą zmienimy tor na prawo. Widzę, że chyba się pomału będzie kończyła jazda po lewym torze. Oraz też chyba widzę, że się mi jeden program radził. Bo coś jakoś nie chciał współpracować. A, bo on cały czas mi z maszyną nie współpracuje. To cześć na razie, do zobaczenia. Do zobaczenia, panie Jakubowie, dobrej nocy panu życzę. I Michał, wieczorku. Ten semafor wskazuje sygnał do 40 godzin. Przepraszam, rury za przecinki. Dobrze, teraz powinno być lepiej, nie? Tak, teraz jest o wiele lepiej. Możemy to ewentualnie zrobić o coś takiego. Dobrze. Coś tak mi nie pasowało, ale... Albo mi się przecież we Wrzosach nie zatrzymujemy. Widzicie, drodzy państwo, no już się chciałem zatrzymać. Mieli, nie wiem, dodatkowy postój. No i za chwilę zjedziemy sobie na tor prawy. Zjeżdżamy na tor prawy, oświetlenie prawidłowe załączyliśmy. Jeszcze musiałem zobaczyć, czy aby na pewno się świeci. Dobrze, przejechaliśmy. Czyli się rozpędzamy. Na tamtym jest 50, na tym jest to 10. I tak trzeba zrobić. Ciekawe, jak tam będziemy stali z naszą punktualnością. Hmm.
im bliżej dębicy, tym więcej przecinek. Pewnie ten dym, który tu się wydobywa, też robi swoje. Widzę, że ten semafor jest na stój. Trzeba lekko przyhamować, nie? Dobra, już nie jest na stój. No to idę, zaraz 60 będzie. Czyż nie? No to ten, torowe ograniczenie, nie? Wskaźnik tutaj było. No jest. I kanał radiowy numer 5 również. Będzie? Próba radia? Słychać dobrze, to się cieszę. Oj, słychać dobrze, to się cieszę. No, nawet się wyrobiliśmy.